Pociąg Regio. Ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację jackowice Żychlin wjedzie na tor ósmy przy peronie drugim. Pociąg Regio. Ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jackowice-Rzychlin wjedzie na tor ósmy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Pilawa zostanie podstawiony przez dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Pilawa zostanie podstawiony przez dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.05. Pociąg TLK Zamojski ze stacji Szczecin Główny i Kołobrzeg do stacji Lublin, Rzeszów Główny Puławy Miasto i Nałęczów przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Siedlce Łuków wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg TLK Zamojski ze stacji Szczecin Główny i Kołobrzeg do stacji Lublin, Rzeszów Główny Puławy Miasto i Nałęczów przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Siedlce Łuków wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 17-18 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 19-20-21 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 20. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację bednary za pociąg osobowy kolei Mazowieckich relacji Łowicz-Główny Pilawa odjedzie sprzed dworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację bednary za pociąg osobowy kolei Mazowieckich relacji Łowicz-Główny Pilawa odjedzie sprzed dworca PKP. Pociąg Ełka Kolei Aglomeracyjnej do stacji łódź Widzew, przez stację Głowno-Zgierz, Łódź-Kaliska na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Ełka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji łódź Widzew, przez stację Głowno-Zgierz, Łódź-Kaliska wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjadł pociągu o godzinie 15.14. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz-Główny-Sochaczew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz-Główny-Sochaczew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.17. Uwaga! Po torze ósmym przy peronie drugim przejedzie pociąg bez zatrzymania. Po torze ósmym przy peronie drugim przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Pociąg Ełka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź-Widzew przez stację Główno-Zgierz, Łódź-Kaliska odjedzie z 10 przy peronie drugim. Pociąg Ełka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź-Widzew, przez stację Główno-Zgierz, Łódź-Kaliska odjedzie z 10 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Sochaczew odjedzie sprzed dworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy kolei mazowieckich relacji Łowicz Główny Sochaczew odjedzie sprzed dworca PKP. Pociąg Ełka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacji Koluszki wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Ełka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze stacji Koluszki wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Telka warta ze stacji Puławy Miasto Na Łęczów i Lublin do stacji Gorzów Wielkopolski i Szczecin Główny przez Stację. Kutno, Gniezno Poznań Główny wjedzie na Tor przy Peronie drugim. Pociąg Telka warta ze stacji Puławy Miasto Na Łęczów i Lublin do stacji Gorzów Wielkopolski i Szczecin Główny przez Stację. Kutno, Gniezno Poznań Główny wjedzie na Tor przy Peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 20 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 21, 22, 23 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Przyspieszony pociąg kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia wiedzie na torusmy przy peronie drugim. Przyspieszony pociąg kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia wiedzie na torusmy przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg TLK Ogiński ze stacji Lublin do stacji Kutno wjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg TLK Ogiński ze stacji Lublin do stacji Kutno wjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 12, 13, 14, 15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 16, 17 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Regio. Ze stacji Kutno do stacji Skierniewice przez stację Bełchów wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Regio. Ze stacji Kutno do stacji Skierniewice przez stację Bełchów wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity. Chutnik ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice przez stację Zgierz-Łódź-Widzew. Częstochowa, Zabiercie Sosnowiec Główny wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Intercity. Hutnik ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice przez stację Zgierz, Łódź Widzew, Częstochowa, Zabiercie Sosnowiec Główny wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony nr 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu, wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu pociągu, wagony nr 6, 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg TLK Mazowsze ze stacji Kutno do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Warszawa Centralna. Warszawa Wschodnia wjedzie na tor 10 przy peronie 2. Pociąg TLK Mazowsze ze stacji Kutno do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Warszawa Centralna. Warszawa Wschodnia wjedzie na tor 10 przy peronie 2. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony nr 23/22/21 znajdują się na początku składu. Wagonu nr 2019 znajdują się w środku składu. Wagon nr 18 znajduje się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie nr 19. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg TLK. Stoczniowiec ze stacji Katowice do stacji Gdynia Główna przez Stację. Kutno Włocławek Toruń Główny Bydgorz Główna. Laskowice Pomorskie Czew Gdańsk Główne Gdańsk Oliwa Sopot wiedzie na Tor ósmy przy Peronie drugim. Pociąg TLK. Stoczniowiec ze stacji Katowice do stacji Gdynia Główna przez Stację. Kutno-Włocławek toruń główny Bydgorzcz główna, Laskowice Pomorskie Tczew Gdańsk główny Gdańsk Oliwa Sopot wiedzie na tor ósmy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony zestawione są w następującej kolejności za lokomotywą: wagon numer 16, 17, 18, 19. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 18. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg osobowy przyspieszony mazowia Kolei Mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Płock przez stację Kutno wjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg osobowy przyspieszony mazowia Kolei Mazowieckich ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Płock przez stację Kutno wjedzie na tor 8 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity. Kopernik ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna wiedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Intercity. Kopernik ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna wjedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 876 znajdują się na początku składu. Wagony numer 5-4 znajdują się w środku składu. Wagony numer 321 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity. Dokery ze stacji Gdynia Główna do stacji Łódź Fabryczna przez stację Zgierz Łódź-Widzew-Wiedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg Intercity. Dokery ze stacji Gdynia Główna do stacji Łódź Fabryczna przez stację Zgiersz Łódź-Widzew-Wiedzie na tor 10 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 8 7, 6 znajdują się na początku składu. Wagony numer 5 4 znajdują się w środku składu. Wagony numer 3 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg TLK. Uznam ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Kutnokonin Poznań Główny, Stargard Szczecin Dąbie Szczecin Główny wjedzie na tor przy peronie drugim. Pociąg TLK. Uznam ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście przez stację Kutnokonin Poznań Główny, Stargard Szczecin Dąbie Szczecin Główny wjedzie na tor ósmy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 40, 41, 30 znajdują się na początku składu. Wagony numer 29, 28, 27 znajdują się w środku składu. Wagony numer 26, 25 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 25. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.